Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w rozmowach kulturalnych goszczę dyrektorkę Wrocławskiego Teatru Pantomimy, panią Agnieszkę Harkot. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o Pantomimie, bo Pantomima to taki wyjątkowy rodzaj sztuki, gdzie mniej się mówi, a więcej przeżywa. Tak, to prawda, to jest bardzo trafne ujęcie. Ten monolog wewnętrzny, który prowadzimy, który też budujemy podczas prób, jak pracujemy nad rolą, nad przedstawieniem, jest istotnym elementem naszej pracy, bo właśnie im mocniejszy monolog wewnętrzny i wiemy, co robimy i po co też Tym sprawniej nam wtedy pracować z ruchem i to ciało jest bardziej posłuszne myśli i intencjom. Więc tak, jeżeli miałabym określić jaką definicję pantomimy, to chętnie podpisałabym się właśnie pod tą pani definicją. Jesteście wyjątkowi, bo czerpiecie z historii tego teatru. Ale to wnosi bardzo dużo własnych przemyśleń, własnych działań. To już nie jest ta sama pantomima, to jest pantomima, która wychodzi do widza. Tak, no ciężko by nam też było mm, bezpośrednio czerpać z historii, ponieważ no, nie mieliśmy styczności bezpośredniej z mistrzem, założycielem tego teatru, czyli z Henrykiem Tomaszewskim. Nie mieliśmy też w większości okazji bezpośredniego oglądania tych przedstawień. Znamy je z nagrań, znamy z opowieści aktorów, którzy są w zespole i którzy z Tomaszewskim jeszcze pracowali i grali w jego przedstawieniach. Więc, ten przekaz na temat tego teatru mamy z drugiej ręki I, i ta historia wiadomo też, przez każdego jest już przekazywana poprzez własną perspektywę, własne doświadczenie. Więc ta historia mieni się różnymi anegdotami, różnymi blaskami, cieniami. A my po prostu też robimy. Ten teatr w taki sposób, w jaki, w jaki czujemy, nie odwracając się absolutnie od tej historii, nie negujemy jej, bo pantomima i założenia tego teatru, które właśnie ukształtował Henryk Tomaszewski, są nam po pierwsze bliskie, a po drugie widzimy w nich atrakcyjność, jeżeli chodzi o współczesny teatr. Macie nowe przedstawienia, nowych reżyserów. Co będzie w najbliższym czasie na scenie? W najbliższym czasie premiera w reżyserii Małgorzaty Wdowik Niepokój przychodzi o zmierzchu premierujemy 3 marca w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia przedstawienie do którego scenariusz napisał Robert, Robert Bolesto, którego państwo mogą kojarzyć jako scenarzystę takich filmów jak Ostatnia rodzina, Córki Dancingu, Hardcore Disco. Ten scenariusz powstał w oparciu o książkę, która w 2020 roku dostała nagrodę Bookera, właśnie pod tym samym tytułem Niepokój przychodzi o zmierzchu. Jest to historia dość ciężka, bo opowiada o stracie. Jeden z synów Poszedł na łyżwy, zarwał się pod nim lód, no i niestety się utopił. I cała ta powieść przedstawia sposób radzenia sobie ze stratą, jak radzą sobie z nią rodzice, jak siostry i bracia tego, tego chłopaka. I jest to temat ciężki, ale ta historia przede wszystkim będzie bazowała na emocjach, na opowiedzeniu po prostu tego, jak tę stratę przeżywamy. Jeżeli chodzi o scenografię, mogę już Państwu to zdradzić. Na scenie będzie mnóstwo śniegu i ten aspekt wizualny w przedstawieniu jest niezwykle istotny. Współpracujemy również z Magdą Komornicką, która była kuratorką wystawy w Zachęcie, w warszawskiej Zachęcie. Pod tym samym tytułem Niepokój przychodzi o zmierzchu do, inspiracją do tej wystawy również była ta książka, więc tutaj korzystamy też z doświadczenia Magdy i tych instalacji, które pojawiły się w Zachęcie, więc też ten projekt nabiera takiego charaktu też, powiedzmy, między Instytucjonalnego, co nas bardzo cieszy, i też interdyscyplinarnego, bo teatr jest w ogóle dziedziną sztuki interdyscyplinarną, łączy ze sobą i literaturę, i muzykę, i, i scenografię. Więc tutaj jeszcze bardzo mocno będziemy podkreślać ten aspekt interdyscyplinarności teatru. A jeżeli chodzi o plany: dalsze, no to czerwiec zapowiada się bardzo intensywnie w czerwcu aż dwie premiery pierwsza na początku czerwca w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego i tutaj podejmiemy temat biografii Wandy Rutkiewicz, tutaj myślę że postaci nie trzeba nikomu przedstawiać każdy, każdy wie o, o kogo chodzi a w połowie czerwca będziemy premierować w koprodukcji z Teatrem Polskim w Podziemiu i będzie to reżyserował to przedstawienie Jakub Skrzywanek czyli laureat tego roku Paszportu polityki w kategorii teatr. O to bardzo ciekawe, ale wiem, że wychodzicie z inicjatywą przybliżenia tego teatru również dzieciom i dzieci, młodzieży. Także ja też widziałam, że, jest, że, że są te sztuki grane i w ogrodzie, i u Was. Oprócz tego, że w piekarni. Yy, tak, no, nasza siedziba na Alei Dębowej 16 yy, to jest poniemiecka willa, która została wybudowana przez właściciela fabryki kawy z Cykorii, która znajdowała się naprzeciwko naszego budynku. On wybudował ten dom dla swojej córki i... Ona tam mieszkała przez wiele lat, później ten budynek oczywiście przechodził w różne ręce i, i była tam też siedziba SS, był później ten budynek przekształcony po prostu w mieszkania i mieszkało tam kilka rodzin, aż w roku 69 trafił właśnie do Wrocławskiego Teatru Pantomimy, został przekazany przez miasto na siedzibę taką administracyjną teatru, tam też znajduje się nasza sala prób i tam te wszystkie przedstawienia Tomaszewskiego, te słynne jak Rycerze Króla Artura, Hamlet powstawały na tej dość małej sali prób. Później trzeba było się zmierzyć zawsze z ogromną sceną. Tam nadal jesteśmy. Ten, wokół tego budynku jest przepiękny ogród, z którego do tej pory korzystaliśmy prywatnie albo w przerwach pomiędzy próbami, i tam piliśmy kawę, rozmawialiśmy o, o teatrze, o sztuce. Poprzednia dyrekcja Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Stwierdziła, że warto byłoby do tego ogrodu zaprosić również naszych widzów, i tak powstała premiera Los Mimos, czy królowej baśni podwórkowej dla dzieci. Korzystamy z tego pomysłu, rozwijamy go, i poza tymi przedstawieniami plenerowymi pojawiły się już takie inicjatywy w naszym ogrodzie jak kino plenerowe, które jest, któremu zawsze towarzyszy muzyka na żywo w wykonaniu wrocławskiego artysty, a repertuar tego kina tworzą przede wszystkim klasyki filma niemego i pokazujemy te pantomimy w takiej wersji filmowej. Z kolei piękny taras naszego budynku staje się sceną muzyczną i tam odbywają się koncerty, artystów, którzy są zapraszani do współpracy przy tworzeniu muzyki do naszych przedstawień albo po prostu e, współpracują w różnych innych teatrach, ale zajmują się również komponowaniem muzyki mm, teatralnej. Jeżeli chodzi o ogród i mówiłyśmy już o premierach, to mogę zdradzić też, że planujemy powrót naszego kultowego przedstawienia pod tytułem Mikrokosmos w reżyserii Konrada Dworakowskiego i będziemy je adaptować właśnie do przestrzeni naszego ogrodu, czyli tych naszych najmłodszych widzów. Zaprosimy niebawem, mam nadzieję, że jeszcze przed końcem sezonu do naszego ogrodu na Mikrokosmos. Ale myślę, że jeszcze warto zaprosić na przedstawienia, które miały już swoją premierę, ale są wciąż jeszcze grane. Oczywiście na przykład ballady i romanse, które powstały na oczywiście na słynnych balladach Mickiewiczowskich, to przedstawienie znalazło się również w konkursie na, w konkursie, który się nazywa Klasyka żywa. I tutaj wśród żyli tego konkursu recenzentów, otrzymało dość bardzo dobre recenzje. Więc tutaj serdecznie, oczywiście, zapraszam na to przedstawienie. Ono jest na bieżąco eksploatowane w naszym repertuarze, w miarę, oczywiście, naszej dostępności do sceny, którą jest obecnie gościnnie Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia. No i oczywiście teraz, w tej porze zimowej, gramy dla dzieci królową, baśnię podwórkową na motywach, Słynnej baśni Andersena, królowej śniegu. Oprócz tego, jeszcze robicie podcasty, jeszcze wydajecie gazetę? Tak, w tym sezonie uruchomiliśmy podcasty. Przygotowujemy się do wydania naszego pierwszego zina, który nazywamy takim nieregularnikiem artystycznym i który będzie towarzyszył przede wszystkim naszym premierom. Dlatego też. Tematem pierwszego numeru będzie, jakby staramy się rozwiązać, razem z naszymi widzami, którzy co ważne zostali zaproszeni do jego redakcji, będziemy starali rozwikłać się zagadkę co przychodzi o zmierzchu. Mamy nadzieję, że nie tylko niepokój, ale również wiele innych rzeczy. Nasi widzowie nadesłali do pierwszego numeru zarówno swoje prace plastyczne, fotografie, utwory literackie, które wpleciemy w teksty, które przygotował zespół naszego teatru i ten numer niebawem bezpłatnie ukaże się na, te, będzie dystrybuowany na terenie Wrocławia, również będzie do wzięcia w siedzibie naszego teatru, z kolei podcasty Przedstawiają też ten Teatr Pantomimy od kuchni. Czyli rozmawiamy z reżyserami, których zapraszamy do, do współpracy, ale również z osobami, które zajmują się ruchem albo też daną problematyką, która jest poruszana w danym przedstawieniu. Gdzie można dostać bilety, gdzie właśnie mówiliśmy o, o piekarni, a gdzie jeszcze można bilety? Kupić. W piekarni bilety można dostać na dwie godziny przed każdym przedstawieniem. A no niestety, w związku z tym, że nie mamy własnej sceny i nie mamy takiej tradycyjnej kasy, jak w każdym teatrze, że wiadomo, że można przyjść w to i to miejsce od 8 do 14 i kupić bilet, to przede wszystkim bilety sprzedajemy internetowo, poprzez naszą stronę internetową. Tak więc można wejść na pantomimawroc.pl, kliknąć w repertuar i tam kliknąć w bilety. I kupić ten bilet online. Jeżeli ktoś nie ma możliwości kupienia tego biletu online albo nie potrafi sobie z tym poradzić, można do nas napisać, zadzwonić i wtedy telefonicznie bądź mailowo taką rezerwację na bilet przyjmujemy. No, jeszcze można zaglądać na stronę internetową, ewentualnie na Facebooka. Tak, zgadza się. Ja jeszcze chciałam zapytać o nowe osoby, które trafiają do, do wrocławskiej pantomimy. W tym sezonie przywitaliśmy i zaprosiliśmy do naszego zespołu e, dwójkę młodych aktorów, absolwentów Wydziału Teatru Tańca, e, Akademii Sztuk Teatralnych, Wydział Zamiejscowy w Bytomiu. Jest to Karolina Paczkowska i Jakub Pewiński. Ci z Państwa, którzy na przykład widzieli naszego Tyrana, to będą kojarzyć Jakuba z roli e, muzy. Karolina i Jakub pracują teraz obecnie właśnie nad nową produkcją. Są w próbach do wspomnianego niepokoju przychodzącego o zmierzchu, czyli będą do zobaczenia w marcowej premierze. Czyli, nic: tylko się wybrać do Wrocławskiego Teatru Pantomimy, albowiem jest szerokie spektrum. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dokładnie, przedstawienia jakby obejmują i przedstawiają m, różną tematykę i zarówno można znaleźć przedstawienie, które jest e, bardziej kontemplacyjne, można znaleźć przedstawienie, które jest bardziej widowiskowe. E, tak samo no wspomniane tytuły już też pokazują, że ten nasz repertuar jest adresowany zarówno dla widza dziecięcego, dla widza młodszego. Tak więc można się do nas wybrać również całą rodziną, bo te przedstawienia dla, dla młodszej widowni traktujemy też jako przedstawienia familijne. I na przykład, jeżeli mowa o wspomnianej królowej, to wielu dorosłych, opiekunów, którzy przychodzą z dziećmi, są pod wrażeniem, oczarowani i mówią, że. Och, jak przyjemnie było też wybrać się w tę podróż po poznanej baśni Andersena. Tak więc serdecznie zapraszam również starszą widownię na te spektakle adresowane do, dla młodszych. A ci z Państwa, którzy na przykład chcieliby jakby jeszcze bardziej poznać nasz teatr albo samodzielnie zmierzyć się też w ogóle z tym sposobem myślenia, z pracą ze swoim ciałem, z rozwojem wyobraźni ruchowej, to oczywiście serdecznie zapraszamy na warsztaty Pantomime, ponieważ też teraz w tym roku uruchomiliśmy zapisy na warsztaty. Te warsztaty zostały też rozbudowane, pojawiło się wiele nowych propozycji. Są kultowe warsztaty, jak na przykład Grupa Otwarta, która w naszym teatrze działa już od 2000 2014 roku i jest takie już stałe grono odbiorców i uczestników tych zajęć. Dlatego też, aby z myślą o nowych uczestnikach, uruchomiliśmy praktycznie dwie grupy równocześnie. Jedna zaczyna się w lutym, druga już zaczyna się w marcu czyli na zakładkę. Te grupy pracują w takim systemie dwumiesięcznym. I tutaj chodzi o to, że ten system pracy dwumiesięczny to jest taki klasyczny czas pracy nad premierą przedstawienia. Czyli my zazwyczaj właśnie pracujemy w 8 tygodni nad nową produkcją teatralną i naszym widzom zaproponowaliśmy podobny system pracy. I ta, ten cykl warsztatowy będzie zawsze kończył się właśnie przygotowaniem przez nich przedstawienia i pokazem na scenie przed widownią. Ale jeżeli ktoś jest bardziej nieśmiały i czuje się jeszcze niepewnie, żeby spróbować się ruszać i, i gdzieś jest onieśmielony, ale interesuje go teatr, no to zapraszamy na przykład na warsztaty z krytyki teatralnej prowadzone przez Henryka Mazurkiewicza, wrocławskiego krytyka recenzenta i tutaj będzie można porozmawiać o teatrze, porozmawiać o współczesnych tendencjach w teatrze, o tym co się dzieje we Wrocławiu, wymienić się opinią, ale też podejść na przykład i spróbować swoich sił w pisaniu recenzji. Z kolei ci z państwa, którzy na przykład interesują się fotografią, będą mogli wziąć udział w warsztatach fotografii teatralnej z Natalią Kabanow. Ale również kierujemy naszą ofertę dla widzów obcojęzycznych i tutaj serdecznie zapraszamy na warsztaty pantomimy weekendowe, które będą odbywały się w języku angielskim lub z tłumaczeniem na język ukraiński. Zapraszam do śledzenia naszej strony, na naszej strony internetowej. Tam są wszystkie szczegóły. Ta oferta jest bardzo rozbudowana i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także zapraszamy do kontaktu nie tylko nie tylko scena widz, ale także jako czynny uczestnik tych warsztatów i różnego rodzaju działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A dzisiaj moim gościem była Agnieszka Harkot, dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomima. Dziękuję. Dziękuję.